No tutaj wszystko mam do nagrzewania, ogrzewania, tutaj do tego zawodnika. No i tak, tutaj mamy nagrzewnicę, to są polówki, jedynki, czy tam Skody Felicji, coś takiego. Fajnie małe wymiary ma. A tu mamy jakiś wiatraczek, to jest tam jakiś uniwersalny, czy tam, no taki, że się przywiesza i na dłuchach, nie mamy klimatyzacji czy coś takiego. No, ja go wziąłem, bo on ma tutaj dwie prędkości, fast slow, jest pod 12 V, tylko to się zrobi inaczej troszeczkę. No i plan jest taki, żeby tutaj to wywalić, zrobić mu mocowanie na sztywno, tak o. Tylko wiadomo, to się zmniejszy trochę, to się wywali i taki tunel zrobi, że to będzie nam przez to całe grzać. No i zamknie się to jakąś skrzynką. Dlaczego wybrałem takie coś? No bo to jest najprostszy sposób, żeby mieć jakby dwie prędkości, cenowo w miarę, no i też gabarytowo, o wielkość mi też chodziło, żeby to nie było za duże. No, także idziemy sobie sprawdzić, jak to dmucha w ogóle. Mamy tutaj pierwszy bieg jakby jego. Tutaj mamy drugi. No i naprawdę nie wieje to tak tragicznie. Lata także fajnie. No, teraz jakoś to zmontować i powinno być dobrze. Wydaje się, że miejsca jest niby dużo, no ale no, co prawda nagrzewnica wchodzi, ale tak naprawdę na styk. Ale tyle dobrze, że wiatraczek się tu nam mieści. Także ona będzie w tej pozycji, ta nagrzewnica. O, węże będą musiały sobie iść. Tutaj o tędy, tutaj przy ścianie je sobie puszczę. I tam, gdzie jest to żółte, gdzie od klimy idą sobie, wytnę jeszcze dwie dziurki i tam one pójdą. To się tam jakoś zakryje ładnie. Przynajmniej się postaram, no. No, usunąłem tutaj zbędne rzeczy z tego. I już nasz wiatraczek zrobił się elegancki. Tu jeszcze miał jakiś obrót. Ja to obciąłem szlifierką, wszystko. Tu mamy fajny otworek do mocowania głównego. I taką siateczkę znalazłem przy okazji. Trzy śrubki. Na razie są tylko dwie, bo trzecia nie pasuje. Ale o, fajnie tak się będzie trzymał. Taką siateczkę znalazłem. Teraz muszę to wyjąć w kształt tego nagrzewnicy. Jakoś to przymocować, żeby nie odpadło zaraz. No i miejmy nadzieję, że będzie grzało. No i zrobiłem tutaj obudowę. To mamy jedno mocowanie. Drugie zrobię tutaj blaszkę i przez ten otworek tutaj na dole. Z tej strony tutaj na trzy blachowkręty. I to jest tutaj naprawdę mocne. I tak to zagiąłem tutaj na bokach. Nie, albo to pospawam przy końcach. Znaczy muszę się troszeczkę dogiąć, wiadomo, ale to już nie mogę tak, bo chłodnica popsuje jeszcze. Wiatrak tu powinien się zmieścić. I nie jestem pewny, ale raczej będę musiał tutaj pozatykać te otworki, nie wiem, może jakąś taśmą to przejadę dookoła. Szczerze mówiąc, nie chce mi się tutaj blachy kolejnej spawywać, a tak złożę to wszystko na gotowe i po prostu taśmą dookoła to objadę taką mocną, szarą. I to równie dobrze swoją spełni rolę, tu nikt nie patrzy. Tutaj wiatraczek nam nigdzie nie obciera. Wiatrak się tutaj nam kręci. Chyba widać nawet. Bardziej nam dmucha niestety tutaj. To widać chyba niż tutaj. No wiesz, podobnie. Ale tak, muszę to tutaj uzupełnić. Tutaj to ładnie śrubki sobie na długość obciąć, bo są za długie, żeby mi się w radiator nie wkręciły. I to już będzie praktycznie gotowe. No patrzcie, tyle dziury wierciłem i tu masakra jakaś. No tutaj wziąłem do środka zdirko, troszeczkę weszło, potem na zewnątrz trochę folii i tutaj tryta dałem. Jak to wyschnie, to powinno być 100% szczelne. Dirko bardzo mocno przyklejało się zawsze mi do aluminium, także zobaczymy. No, pokrywka się zamyka, ale myślę, że to powinno być już naprawdę też szczelne. Przykręciłem ten wiatraczek jednak na takie troszeczkę większe śrubki, takie o, zamiast takich.
I o, fajnie się kręci wszystko. Także fajnie, no. Chłodnica załatana, przykręcamy to i miejmy nadzieję, że będzie ok. No, tam już przykręciłem tą skrzyneczkę. Na razie nie mam jeszcze kratek, ale tam o, widać na grzejnicę bynajmniej. Węże idą sobie tędy, o. Jeden wchodzi tam, a drugi idzie tutaj, o. I ten, co idzie pod pulpitem, idzie tutaj. Tragedii nie ma z jego położeniem. A drugi idzie tam, o, i tutaj wychodzi. Nalałem płynu do pełna. Także teraz otwieramy zawór. Tu skręciłem już cybantę ładnie. I płyn nam ucieka pomału. No, poprawiłem już te węże, już są elegancko. Tutaj przy obrocie nie będą przeszkadzać, więc może tak zostać. Będą wypić. No, tak dosyć ubyło. Także sprawdźmy. Ale tędy nam jeszcze nie leci. Jeszcze chyba troszkę muszę dolać. Płyn mamy. Także czysto teoretycznie już powinno być wszystko fajnie. I zaraz powinno nam zacząć grzać. Dobra, także chwila prawdy. Zobaczymy, czy nam w ogóle woda będzie krążyć. Czy się płyn. No, płyn, woda, to wiadomo. Wiadomo, o co chodzi. Dobra, jest na luzie. A tutaj, o. Chyba widać, mamy tu na grzewnicę 5,5-5,9 stopnia. No, także sobie chwilkę popracuję, wyjadę nim, podłączę tutaj elektrykę, bo jeszcze tutaj plus dać, włączymy i zobaczymy, jak nam będzie dmuchać ciepło. Tyle co dobrze, wyjechałem z garażu i już mamy 8,9 stopni. Także dosyć fajnie to grzeje. No, zostawiamy go na jakieś 10 minut. No, mamy jakieś 15 minut, sobie chodzi tak o na pusto, na jakieś 800 obrotów. Mamy 27 stopni, już jest naprawdę czuć, że jest ciepłe. Podłączyłem tam na razie na krótko, nie wiem, czy będzie działać. A. Dobra, kręci się w drugą stronę wiatrak oczywiście. No, wiatrak tam już działa, włączony fajnie. Nie wiem, czy to będzie słychać. Ale jadę na przejażdżkę, zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Także odpalamy halogeny. Fajnie jasno. Z tyłu również. Podnosimy łyżkę. Dobra. I jedziemy. No, zrobiłem dosłownie ile? 200 metrów. Mamy 45 stopni. Nie wiem, może po prostu musiało się zbujać, bo sobie tutaj układ się, nie wiem, przy powietrzu, czy jeszcze nie odpowietrzony. Ale fajnie dmucha ciepłem, naprawdę czuć różnicę już pomału. Nawiewu teraz na postoju, na wiadomo, troszeczkę rośnie. Mamy jakieś 53 stopnie, fajnie ciepłem tu dmucha. Mimo, że tu jest dosyć duża szklarnia i tu jeszcze nie mam uszczelki między szybami i nam dmucha zimnym, no to naprawdę zrobiło się tutaj ciepło.
myślę, że może będzie dobrze, będzie grzało. Jeszcze były takie kradeczki te dwie, o, to ładnie czysto oczywiście. No to by już całkiem fajnie wyglądało pewnie. Dobra. Także możemy wyłączyć to. I gasimy ostrów.